Drodzy bracia i siostry, kochani rodacy, pokój i dobro. Stoimy o progu świąt Wielkiej Nocy. To dla wszystkich wierzących Chrystusa najważniejsze święta w całym okresie roku liturgicznego Kościoła. Nie da się ukryć faktu, że tegoroczne święta będą miały zupełnie inny charakter, nacechowany skutkami zagrożenia chorobą koronawirusa. Modlimy się każdego dnia za tych, którzy zostali dotknięci pandemią bezpośrednio, za wszystkie ofiary, za ich rodziny, za tych, którzy w tym czasie nie mogą być razem z najbliższymi, za każdego z nas. Poprzez pandemię jesteśmy zmuszeni do wielu ograniczeń. Te święta będą z wielu powodów inne od pozostałych. Dlatego nasze serca są przepełnione smutkiem, ale i niepewnością, co będzie dalej. W tym czasie, kiedy już ponad 1,5 miliona osób jest zakażonych, a ponad 100 tysięcy zmarło, Chrystus przychodzi, by nam powiedzieć, że On poprzez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie pokonał ciemności, grzechu i każde zło. Pokonał cierpienie i śmierć. Niech Jego zmartwychwstanie będzie dla nas wszystkich nadzieją. Niech Chrystus napełni nasze serca swoim pokojem. Podporządkowując się restrykcjom rządu Republiki Cypryjskiej, każdy z nas te święta przeżyje, pozostając w domu. Jako duszpasterze Polonii na Cyprze zachęcamy do uczestniczenia w liturgii Triduum Paschalnego, Wielkiego Czwartku, Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. Media społecznościowe zadbały o to, aby nikomu w tym czasie nie zabrakło możliwości uczestniczenia w tych wyjątkowych dniach w liturgii świętej. Osobiście zachęcam do uczestniczenia aktywnie w świętych obrzędach, śledząc na YouTubie kanał parafii Świętego Krzyża w Nikozji. Nabożeństwa będą odbywały się w języku angielskim. Jak możemy przeżyć ten czas w pełni uczestnicząc na modlitwie w liturgii świętej? Oto kilka wskazówek. Przede wszystkim tak, jakbyśmy naprawdę byli w Kościele. Nasz dom, nasze mieszkanie jest domowym Kościołem, który w tym trudnym czasie odwiedza swoją obecnością sam Pan Jezus. Do samej liturgii przygotowujemy się również należycie. Załóżmy odświętny strój, tak, by poczuć ważność tych świąt. Jest bardzo ważne, abyśmy w czasie transmisji odstawili na bok wszelkiego rodzaju gadżety, które będą nas rozpraszać podczas modlitwy. Wyciszmy telefony, tak by skupić się na modlitwie. Odstawiamy również wszelkie posiłki, kawę, papierosy. Skupmy się w milczeniu na modlitwie. Nie wychodźmy bez potrzeby z pomieszczenia, w którym się modlimy. Transmisja, za pomocą której uczestniczymy w liturgii, nie jest przedstawieniem teatralnym. Mamy w niej uczestniczyć czynnie i pełnie. A uczestniczymy godnie, wykonując wszystkie postawy zgodnie z porządkiem liturgii. Aby nasze mieszkanie czy pokój, w którym będziemy uczestniczyć w liturgii, nabrały również odpowiedniego nastroju modlitewnego, przygotujmy stół lub stoliczek nakryty białym świątecznym obrusem. Na nim postawmy krzyż, świecę, którą przed liturgią zapalimy, tak aby światło Chrystusa nas oświecało i prowadziło. Jutro niedziela palmowa. Przygotujmy sobie palmy z gałązek oliwek, które możemy przyozdobić wstążką. Kapłan nie będzie mógł pokropić ich wodą święconą, ale będzie to dla nas symbol łączności w tej liturgii. Liturgii, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Wielki Czwartek, podczas pamiątki spożycia wieczerzy paschalnej, Pan Jezus ustanawia nowe przymierze, mówiąc swoim uczniom: to jest moje ciało, to jest moja krew, to czyńcie na moją pamiątkę. Chrystus również daje przykład pokory, kiedy obmywa uczniom
ich nogi. A po ostatniej wieczerzy Chrystus udaje się do ogrodu oliwnego, gdzie modli się przed męką. Tam zostaje wydany przez Judasza i pojmany. Rozpoczyna się długi i bolesny proces Jezusa. Zachęca w tym czasie do pochylenia się nad Słowem Bożym i na zadumie nad fragmentem pojmania Jezusa w ogrodzie i jego procesie. Wielki Piątek przeżywamy mękę pańską. Gorąco zachęcam do tego, aby o godzinie 15 pomodlić się koronkę do miłosierdzia Bożego, a w dowolnym czasie rozważać stację Drogi Krzyżowej. W tym dniu zachęcam do przygotowania sobie na stole krzyża, który podczas liturgii będziemy adorować i uczcimy. Na zakończenie liturgii ciało Jezusa zostaje złożone do ciemnicy, gdzie pozostanie do soboty. W tym czasie postarajmy się również znaleźć chwilę na modlitwę, na refleksję nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny. W obecnej sytuacji nie możemy udać się do naszych kościołów parafialnych. Dlatego zachęcam głowy rodziny, aby sami wraz z zebraną wokół siebie rodziną pobłogosławiły pokarmy, które będziemy spożywać na śniadanie w poniedziałek, w niedzielę wielkanocną. Formułę błogosławieństwa można znaleźć na stronie internetowej Episkopatu Polski. Jeśli mamy w domu wodę święconą, możemy pokarmy świąteczne symbolicznie pokropić. Wielki Czwartek, Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania, jak również za każdym razem, kiedy uczestniczymy w stanie łaski uświęcającej w liturgii, możemy przyjąć ciało Chrystusa. W tym czasie nie możemy tego uczynić fizycznie, ale możemy przyjąć ciało Chrystusa w duchowym pragnieniu zjednoczenia się z ciałem Jezusa Chrystusa, odmawiając specjalny akt komunii duchowej. Chociażby tylko powtarzając słowa: przyjdź, Panie Jezu, kocham Cię, tęsknię do Ciebie. Wielu z nas w okresie wielkanocnym przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania. W tym czasie restrykcji jest to również fizycznie niemożliwe. Ale i pod tym względem Ojciec Święty Franciszek i nasi duchowni zachęcają nas do spowiedzi duchowej. Każdy z nas może dostąpić łaski odpuszczenia grzechów, spełniając następujące warunki. Uczyńmy rachunek sumienia i w myślach wyznajmy wszystkie nasze grzechy. Uczyńmy akt skruchy za popełnione grzechy, a później obiecajmy poprawę. Naprawmy w miarę możliwości wyrządzoną szkodę lub zadośćuczyńmy w jakikolwiek inny sposób. A przy najbliższej sposobności udajmy się do sakramentalnej spowiedzi, podczas której należy wspomnieć kapłanowi, że taką spowiedź duchową odbyliśmy. Na zakończenie chciałbym w imieniu swoim oraz Ojca Jerzego złożyć wszystkim naszym rodakom życzenia świąteczne, przede wszystkim zdrowych, pełnych pokoju świąt Wielkiej Nocy. Niech zmartwychwstały Chrystus odsunie jak kamień u grobu wszystko to, czego się boimy. Niech da nam nadzieję na nowe życie, wolne od choroby i lęku. Życzymy wszystkim, abyśmy jak najprędzej mogli spotkać się z radością w gronie najbliższych i przyjaciół, aby cieszyć się wzajemną obecnością. Pan zmartwychwstał. Wesołych świąt.